Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Dzień dobry. Komenda główna, drogówyczka. Mandat będzie za brak oświetlenia w rowerze. Tak, moi drodzy, dzisiaj rozmawiamy o oświetleniu. Rozmawiamy w trochę innych okolicznościach, bo tak się akurat nie składa, że dzisiaj przenieśliśmy się do domu, do mojego domowego studia, więc outfit trochę inny, ale to nie przeszkadza, żeby porozmawiać o oświetleniu, czyli rzeczy, którą każdy rower powinien posiadać. A jak z tym jest, to wszyscy wiemy. Chyba nieraz zdarzyło nam się spotkać przysłowiowych Batmanów na ścieżkach drogowych, czy też na ulicach, czyli rozumiecie, jedziecie sobie asfaltem, jedziecie sobie ścieżką rowerową i nagle nie wiadomo skąd pojawił się on, cały na czarno, bez odblasków, bez lampek. To jest właśnie Batman. I dzisiaj powiem wam, co zrobić, żeby nie być takim Batmanem. Od razu do wszystkich rowerowych liberałów. Tak, oświetlenie rowerowe według prawa polskiego jest elementem obowiązkowym. Co prawda, jego użycie jest nakazane tylko w okolicznościach, kiedy jest to potrzebne, czyli przy słabym oświetleniu, czy też w nocy, ale jednak lampkę musimy mieć i to najlepiej dwie. Według polskiego prawa lampka powinna znajdować się z przodu, powinna być barwy białej lub żółtej oraz z tyłu i tam lampka powinna być czerwona. Co ważne, i z przodu i z tyłu lampka może być migająca. No, według prawa jest tam też jeszcze informacja, że z tyłu też powinien być odblask. A więc właściciele szosowych rowerów aerodynamicznych, powodzenia w szukaniu odblasków do sztyc. Dobra, ale wracając do lampek. Jeśli chodzi o podział pewien lampek, to głównie możemy je podzielić na lampki oznaczeniowe oraz lampki oświetlające. I teraz, jeśli kupujemy lampkę, która głównie ma nam służyć po to, żeby patrol drogówki się nie doczepił, to będą nas interesowały lampki oznaczające. Lampki oznaczające to najczęściej małe lampki LED-owe, które sygnalizują naszą obecność na drodze. One nie mają za zadanie oświetlać teren przed nami, one mają dawać znać kierowcom czy też innym rowerzystom, że na tym szlaku, na tej ścieżce się znajdujemy. No i jeśli chodzi o lampki oznaczeniowe, to tak, migająca lampka przednia i tylnia ma dawać znać innym uczestnikom ruchu, że no, że jedziemy, że jesteśmy tutaj. I słuchajcie, nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek rowerzysta w tym momencie poruszał się bez jakiejkolwiek lampki, natomiast nadal się to zdarza. I oczywiście są bardzo różne wytłumaczenia, i że bateria się skończyła, i że się zapomniało. Ja nie mówię, też mi się zdarzyło zapomnieć. Natomiast jeżeli wiemy, że poruszamy się po zmroku, wiemy, że poruszamy się na co dzień, gdzie wiadomo, w każdej chwili może zrobić się ciemno, to jednak warto o te lampki zadbać. Bo oczywiście można mówić, że jest to wymysł prawa, że jak można z kogokolwiek zmuszać do tego, żeby woził lampki, ale trzeba zrozumieć jedną zasadniczą rzecz. Tu chodzi głównie o nasze bezpieczeństwo. I nie wiem jak wy, ja akurat nie jestem osobą, która lubi swoje życie i chciałbym jeszcze trochę pożyć. A więc trzeba też zauważyć, że lampka lampce nierówna. I jakkolwiek to zabrzmi, kupując lampkę na odpuście za złotych 5, to nigdy nie będzie świeciło tak jak lampka za złotych 25 chociażby. I słuchajcie, pewnie zrozumcie mnie źle. Ja nie mówię, że musicie mieć od razu lampki, które kosztują fortunę. Natomiast jest to coś, od czego będzie zależało wasze bezpieczeństwo po zmroku. No już tam, już rączki zacierają zwolennicy tych wywrotowych teorii, zaraz powiedzą.
Specjalnie te koncerny rowerowe, to one tam wpływają na tych władzy, tak wow, wow, tak ich wałkują i mówią, musicie nakazać lampki, bo będziemy lampki sprzedawać, ludzie będą kupować, będzie się biznes kręcił. Oczywiście, to tak jak z przemysłem samochodowym, to tam też firmy samochodowe kazały lampy wsadzić do samochodów, bo wcześniej to ludzie cały czas po ciemku jeździli. I nie było wypadków. No i druga grupa lampek to już lampki oświetleniowe, czyli lampki, które oprócz zaznaczenia naszej pozycji na drodze będą też świecić. Więc będą dawać pewien snop światła, który umożliwi nam widzenie tego, co mamy pod kołem przed sobą. Jeśli chodzi o podział tych lampek oświetleniowych, to mamy lampki z wbudowanym akumulatorem, jak chociażby ten torcz, który tutaj mam, oraz lampki z akumulatorem zewnętrznym. Jeśli chodzi o ten podział, to powiem tak. Te mniejsze lampki są bardzo fajne, jeżeli nastawiamy się na jazdę po ścieżkach rowerowych, po mieście, raczej w miejscach, gdzie już trochę tego oświetlenia jest, albo nie możemy, raczej nie natrafimy na coś niespodziewanego, czyli nie wiem, jakieś dziury, korzenie, no tak jak w terenie. Wtedy możemy sobie pozwolić, aby ta lampka była trochę mniejsza, dawała trochę mniejszy snop światła. Natomiast, jeśli wybieramy się gdziekolwiek w teren, wybieramy się na szutry, to naprawdę fajnie jest zadbać o to, żeby ta lampka była lampką naprawdę mocną. A jeśli chodzi o lampki z akumulatorem zewnętrznym, są to lampki, do których mamy dołączony tego typu akumulator. On połączony jest kabelkiem, więc dla niektórych minus i coś takiego, i kabelek trzeba sobie gdzieś dopiąć do ramy. Coś za coś, bo jak dobrze przyświecisz, to normalnie sąsiadowi trawnik wypala. Łopanie. Tyle tytułem wstępu i wykładu na temat lampek, a teraz przejdziemy sobie do części praktycznej, czyli pokażę Wam parę rodzajów lampek dostępnych u nas w ofercie, bo takie mam pod ręką. No i porównamy je sobie, pokażemy najważniejsze cechy. Dobra, no to porównanie modeli zaczniemy sobie od takiej lampki z odpustu. Lampka z odpustu, słuchajcie, no jeśli po wyciągnięciu z opakowania i włożeniu baterii udało się, że działa, to już jest połowa sukcesu. Ogółem no, można być traktowana tylko i wyłącznie w kategorii lampki oznaczeniowej. Ale najlepiej, jak widzicie coś takiego w kartoniku kosztującego 5 zł, to dajcie sobie spokój, bo to nic dobrego z tego nie będzie. Naprawdę. Nie warto. Dobra, przechodzimy dalej. Jeśli chodzi o takie najprostsze lampki oznaczeniowe, różne firmy, różne kształty, no najczęściej forma taka sama, czyli silikonowa obudowa, no i świecący wkład. No, lampki najtańsze, bo w okolicach 5-7 zł świecą, no jak świecą, no. Mają nas oznaczyć na drodze, gdzieś tam jak sobie jedziemy, no i pewnie oznaczą, no to jest ich zadanie. No a co do wyglądu, powiedzcie sobie sami, z czym Wam się to kojarzy. Ale małe nie musi być słabe, jak to pokazuje nam Knok, firma Knok, znana wśród szosowców. Małe, dyskretne lampki, natomiast kurde, naprawdę naparzające świetnie. I tutaj, słuchajcie, jeśli ktoś Wam mówi, że ta lampka jest dobra, to ona jest dobra. Ona nie jest tania, bo cena takich lampek to w okolicy no nawet 110-120 zł za taką malutką pierdółkę. Natomiast to nie są lampki, które mają oświetlać. To są lampki, które mają dawać znać, że jesteśmy na drodze. I one spełniają tą funkcję wyśmienicie. A więc jeśli jeździcie na rowerze szosowym i potrzebujecie malutkie lampki, które super wpasują się w Wasz rower, no to Knok Blinder Mini, bardzo fajna opcja. Kręcąc się nadal w temacie lampek oznaczeniowych, mamy do wyboru też
lampki znacznie mocniejsze. I to nadal nie będą lampki, które będą świecić mocno, dawając snop światła. Natomiast będą to lampki, których moc świecenia, jeśli chodzi o oznaczanie, będzie zdecydowanie mocniejsza. I taki zestaw, jeżeli zamontujemy sobie w naszym rowerze, to już naprawdę nie musimy się martwić o to, czy ktoś nas zauważy, bo słuchajcie, jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której wiele osób zapomina. Lampki oznaczeniowe, jeśli są mocne, świecą naprawdę dobrze, dają jeden fajny efekt. Kierowca, który z daleka zobaczy tak mocne światło, nie wie dokładnie, jaki rodzaj pojazdu przed nim się znajduje i instynktownie robi trochę większy zakręt, omijając nas. A więc no, zyskujemy tak naprawdę bezpieczeństwo, bo kierowca tak sam za bardzo nie wie, co wyprzedza. No i lampki oświetleniowe, czyli wspomniane na samym początku Prox Torch. Jest to pierwsza lampka, którą mamy przetestowaną i gdzie śmiało możemy powiedzieć, że jest to lampka, która będzie świecić, będziemy dzięki niej cokolwiek widzieć. No i będziemy w stanie się poruszać po zmroku. Co jest jeszcze fajne, nowa generacja torcza ma dodatkowo wbudowaną przesłonkę, która ma za zadanie nie radzić kierowcy po oczach. No, nie wiem, czy chciałbym odbierać sobie tą satysfakcję. Ja, Maciej! Wspominałem o tym, że mocniejsze lampki oświetleniowe najczęściej są w zestawie z akumulatorem zewnętrznym, no i że jest to spowodowane wysokim poborem mocy. Więc zapytacie, ile takie lampki świecą, na ile wystarczy akumulator. Z naszych obserwacji wynika, że średni czas świecenia na najmocniejszym trybie to 3,5 godziny, mniej więcej. Natomiast jest pewien wyjątek i w naszej ofercie jest to akuratnie Prox Eco. Prox Eco jest lampką świecącą bardzo fajnie, wystarczająco w zupełności do poruszania się po chociażby asfalcie, po szutrach, może w nie jakimś super ciężkim terenie. Natomiast ma jeden wielki plus. Maksymalny tryb to w wypadku tej lampki nawet do 6 godzin, co jest wynikiem rewelacyjnym. A więc jeżeli jesteście zapalonymi turystami, poruszacie się w nocy chociażby, to Prox Eco będzie fajną opcją dla Was. Kolejna lampka to Prox Avior 1. Lampka bardzo fajna dla osób jeżdżących na rowerze szosowym, czy też jeżdżących rekreacyjnie, ale w ruchu ulicznym. Dlaczego? Lampka ta wyposażona jest w zewnętrznie sterowany ring i ten ring ma za zadanie służyć jako lampka oświetlająca, czyli kiedy nie chcemy zużywać akumulatora na to, żeby doświetlać drogę przed nami, możemy używać tylko i wyłącznie tego ringu, który ma różne tryby świecenia. Kiedy zrobi się ciemniej, odpalamy sobie główną diodę, no i mamy lampkę, która spokojnie wystarcza do poruszania się po ciemku. Prox Draco to akuratnie wybór dla mnie numer jeden. Jest to lampka przeznaczona do poruszania się w terenie dla osób jeżdżących MTB, enduro. Lampka z dwoma diodami. I co tutaj czyni ją właśnie taką dostosowaną do jazdy w terenie, to, że diody doświetlają dwa różne obszary. Jeśli włączymy sobie pierwszą diodę, jest to dioda świecąca bezpośrednio przed nas, natomiast druga dioda to dioda doświetlająca teren pod kołem. Bardzo fajna opcja, kiedy poruszamy się w terenie, tam gdzie musimy widzieć to, co jest pod nami. Kiedy odpalimy sobie obie diody naraz, no to mamy pełne spektrum i pomimo tego, że zakres świecenia na boki nie jest aż tak szeroki, co w terenie jest średnio przydatne, to zyskujemy za to pełen obraz tego, co dzieje się przed nami. Prox Dual Power to lampka wyposażona w dwie diody o bardzo szerokim zakresie świecenia do użytku, wydaje mi się, uniwersalnego. No, taki kombajn raczej nikogo nie zawiedzie i będzie wystarczająco mocno świecił. Dwie diody, siła świecenia naprawdę solidna. Mamy mocno doświetlone zarówno zakręty, jak i to, co przed nami.
różne tryby świecenia. No, no słuchajcie, no. No to jest kombajn. Niestety do testu nie udało mi się dorwać Aviora dwójki. To jest lampka, która wymiata i wydaje mi się, że nigdy nie miałem lepszej lampki w dłoni. Jak tylko uda mi się ją dorwać, to ją na pewno wam pokażę, bo tam to się dopiero dzieją cuda. Kolejną ciekawą opcją, która coraz częściej spotykana jest w lampkach rowerowych, to lampka rowerowa, która połączona jest z powerbankiem. Jest to fajna opcja dla osób, które wybierają się na dłuższe wycieczki i chcą mieć pod ręką źródło zasilania na wypadek, gdyby telefon padł, a trzeba było sobie na przykład zrobić selfie. Wiele osób używa też powerbanku w lampce do ładowania chociażby nawigacji, no bo wiadomo, to dosyć szybko pada, jeżeli robimy sobie taki dłuższy dystans. Takie lampki najczęściej nie wykazują jakiejś super własności świetlnej, ale jako lampki oznaczeniowe jak najbardziej mogą nam pomóc. Co ciekawe, akurat nie jeśli chodzi o lampki Knoga PWR, to są to lampki, które mają predefiniowany program. Możemy sobie go podłączyć do komputera, no i zmodelować to, jak dana lampka ma świecić. A więc jeżeli jesteście technologicznymi geekami, lubicie bawić się właśnie takimi gadżetami, to myślę, że taka lampka będzie dla was fajna. A dodatkowo zostaje wam jeszcze funkcja... Jezus Mariusz, też wyjdź. Powerbanku. Rewelacja. No, ale pewnie zapytacie, czy to wszystko musi być takie drogie, no i ile kosztuje bezpieczeństwo. No nie, nie musi być takie drogie. Taki zestaw lampek LED-owych, bardzo podstawowy, kosztuje w okolicach 35 zł. A więc tyle co dwa duże kebaby. I za takie dwa duże kebaby możemy zapewnić sobie minimum bezpieczeństwa, więc może warto zainwestować. Trochę mniej zjeść, albo zjeść jednego kebaba, bo może to nam uratuje zdrowie i życie. Także do wszystkich Batmanów, którzy jeszcze jeżdżą bez lampek, zastanówcie się, jeżeli nawet to wasze życie tak jakoś nie jest wam bardzo cenne, to pomyślcie o innych, bo możecie się w kogoś wpierdzielić, albo ktoś w was się wpierdzieli i zrobi sobie krzywdę. Okej, a teraz bierzemy się za taki domowy test świecenia lampek, które wam pokazałem. No, a kiedyś pewnie weźmiemy lampki w teren, jak tylko pogoda się poprawi. To leci. No to gaszę światło i zaczynamy. Dobra. Zaczniemy sobie od pustowej lampki za 5 zł. Uwaga. No jest mniej więcej taki zakres świecenia. Typy nie urywa. Kolejne to mini lampki oświetleniowe. I to jest coś takiego. No, no widać ją, nie? No taka biała jest. I w sumie to tyle z plusów. Knog Blinder Mini, czyli mocniejsze lampki oświetleniowe. Jak widać, no siła świecenia jest dużo większa. Nawet można powiedzieć, że mają jakieś wartości oświetleniowe. Co prawda nie za duże, ale no kurde, zaskoczyłem się. Kolejna lampka to już lampka typowo oświetleniowa, a więc Prox Echo. Boch. A? Jest różnica, nie? To jest oświetlenie. Z taką lampką spokojnie można już jechać do lasu, no i tam szaleć. Prox Avior 1, czyli lampka z dwoma ringami. Na razie włączyłem ten zewnętrzny, który ma pokazywać nas na drodze. No a teraz odpalamy główny. Jak widać, też bardzo fajnie jasno świecąca dioda. Również bez problemu można się poruszać w nocy. Moja ulubiona lampka, czyli Prox Draco. I tutaj to, o czym wam mówiłem.
odpalamy jedną diodę, to jest dioda świecąca dokładnie przed nami, i odpalamy diodę drugą. I to jest dioda, która świeci nam pod koło. Jak sobie odpalimy obie, to tak jak widać, snop światła w pionie jest dużo szerszy. A więc świecąc sobie bezpośrednio do przodu, mamy też doświetlone to, co mamy pod kołem. Bardzo fajne, jeśli chodzi o jazdę w terenie. No i najmocniejsza lampka w teście, czyli Prox Dual Power, to lampka z dwoma diodami. No i jak sobie ją włączymy, to tak jak widać, zakres świecenia na boki jest dużo szerszy. Bardzo fajnie świecąca lampka. No i jako bonus jeszcze do tego lampka z powerbankiem, czyli no Knock PWR. Panie, całkiem fajnie świecąca lampka. No patrzcie, jak się człowiek całe życie uczy. Człowiek myślał, że to lampka tylko i wyłącznie do oświetlenia, znaczy do oznaczania, a świeci całkiem przyzwoicie. Także no, też polecam. Bardzo fajna. Dobra, dzisiaj to by było na tyle, jeśli chodzi o lampki. Na razie był to taki test domowy. No, pogoda nie pozwala na nic więcej. Jak tylko zrobi się troszkę fajniej, przestanie padać i być cholernie zimno, to wezmę pewnie lampki na zewnątrz, żeby pokazać Wam, jak to wygląda już normalnie na rowerze w trakcie jazdy. Oczywiście, jeśli cokolwiek będzie widać. Trzymajcie się, cześć!